Bardzo mi się podoba to, jak wykorzystujesz swój wpływ, o którym powiedzieliśmy, no bo mając 1,5 miliona fanów na Instagramie, można wrzucać ładne zdjęcia, a można też zabierać głos w ważnych sprawach i ty to robisz. Coraz częściej mam wrażenie. Czy dużo na tym tracisz? Czy tracę? Wiesz, no to jest tak, że w momencie, kiedy człowiek zajmuje się szeroko pojętą rozrywką, tak, reklamami, czy pokazywaniem gdzieś tam urywków ze swojego życia, podróże, ładne zdjęcia, to do takiej osoby nie pasuje wypowiadanie się na aż tyle różnych innych tematów, które są tak naprawdę ludzkie, bo oprócz tego, że ja prowadzę profil na Instagramie, tak, i jestem influencerką, to jestem też człowiekiem, raz żyję w tym kraju, mam rodzinę. Masz swoje zdanie. Mam swoje zdanie, mam rodzinę, mam zdrowie, mam poglądy, mam swoją wrażliwość i wydaje mi się, że warto wykorzystywać zasięgi nie tylko do pokazywania tych ładnych zdjęć, które gdzieś tam są zaaranżowane i tak dalej, i tak dalej. Tak, już dalej kalkulują, że po prostu można stracić reklamę. No to zdarzyło mi się chyba parę lat temu, już może 9 albo 8 lat temu, kiedy po raz pierwszy wziąłem udział w kampanii przeciwko homofobii, to faktycznie grożono mi, że ktoś wie, gdzie mieszkam, żebym uważała na przejściu na ulicy, że mam je potrącić samochód. Wiesz coś z tą sprawą? Wtedy nie zrobiłam, teraz na pewno bym zrobiła, bo to były groźby karalne w tamtym momencie i dużo mi followersów odeszło, gdzie jakby takich osób nawet ja nie chcę mieć u siebie, więc sami po prostu sobie wyszli z mojego domu przez drzwi. Ale tak, pamiętam, że wtedy dostawałam groźby karalne różnego typu.